Herbata narodowa dzisiaj w salonie Krzysztofa Wojtasa. Widzimy, jak wre praca w internecie nad odrodzeniem narodowym. Panowie Krzysztof Wojtas i Jarosław Ruszkiewicz. Proszę kilka słów dla Telewizji Narodowej. A to ja nie bywam, tak? Jest bardzo późno, nie chce mi się rozmawiać. Pan doktor Sendecki się nudzi i przyszedł nam przeszkadzać. A my tu z panem Wojtasem knujemy. Knujemy, w jaki sposób obsługiwać zakładkę Polska Racja Stanu. Tak, przede wszystkim musimy się banować, bo nie posiadamy tej wiedzy. I tutaj bardzo pomocny byłby na przykład kolega Mind Service, ewentualnie nasza koleżanka Cyrkówka. Ta z Krakowa. Zwana teraz? Ta z Krakowa. Ta pani z Krakowa, która nazywa się teraz? Zmieniła nick, tajemnicza osoba. Ale chodzi o to, żeby zrobić jakiś porządek w sferze internetowej, żeby pojawiły się takie miejsca, gdzie byle kto nie ma wejścia, tak? To jest pomysł na cywilizację polską. No cóż, nie wypada w gumofilca wchodzić na salony. I tak, tak to traktujemy. Polska jest rzeczą świętą. W związku z tym, jeżeli chcemy na tematy Polski rozmawiać, powinniśmy robić to w sposób i stonowany, i poważny. Wydaje mi się, że skoro przychymnie stajemy na baczność, to i o sprawach polskich, o polskiej racji stanu powinniśmy rozmawiać w sposób poważny. Dla Telewizji Narodowej wypowiedź z salonu Krzysztofa Wojtasa. Eugeniusz Sendecki, Telewizja Narodowa.